Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar, witam was już w kolejnym odcinku z Need for Speed Pro Street. Dzisiaj w sumie zajmiemy się tylko jednym wyzwaniem, czyli Auto Burning od React Team Sessions. Bo jak widzicie, jest tutaj taka nieparzysta liczba i teraz robimy jedno, a w następnych odcinkach po dwa, bo zostaną nam jeszcze właśnie na górze trzy. Dlatego tak zrobimy. A dlaczego autobarnik? Bo jest najbliżej. Bo tutaj jest troszeczkę dalej, to jest następny poziom. To jest, że tak powiem, pierwszy, także lecimy tu z koksem. Pierwsze co wybieramy, no to oczywiście standardowo imprezkę. No tutaj jeszcze GTO niestety. I teraz do prędkości. To ma aero większe. Zaś... no mocy mam więcej w Evo, dobra, biorę Evo, a na zmianę sobie wezmę Supra najwyżej, o, tak też może być. Okej, no dobrze. Dobra, no to co, jedziemy z kopyta, klasa gripu, bo ja lubię akurat grip, a klasa to już w ogóle, klasa sama w sobie, o właśnie. No i dobrze, Evo jest szybsze, oczywiście 887 koni, ale ja mam prawie... w sumie mogę powiedzieć, że prawie 700, bo mam 652, więc powyżej połowy w sumie, czyli jest dobrze. Przejechałem babkę, ale co tam. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mam pedały teraz troszeczkę dalej, w sensie nogi. Mam wydłużone już tak, jak być powinno. Bo sobie ogarnąłem deskę taką, którą miałem w sumie przyciąć, zanieść do stolarza i tak dalej. Ale Oskar jest leniem, nie no, żartuję. Po prostu nie mam czasu, kiedy tego zrobić. Samemu bym w sumie to zrobił. I miałem to zrobić, ale nie mam czasu. Także po prostu ją sobie podłożyłem. Przysunąłem pedały do ściany i do niej i jest dobrze. Nie suwają się. Podłoga była krzywa, ale to wiecie, skorygować można. Jeżdżę kompletnie nie po liniach, ale tam balić. To tylko Pro Street. Symulacja, panie. No, także już jest spoko, pedały się nie odsuwają. Teraz jest tak, jak powinno być, bo nie siedzę ze skurczonymi nogami, tylko tak jak w sumie w samochodzie, czyli z wyprostowanymi. Jest fajnie. Troszkę jeszcze subwoofer mi od głośników pomógł, bo... oparłem sobie. O niego! Fuck. Opa, o fuck, bardzo uszkodzenia. To będzie naprawiania. Ło pani. Ale będzie naprawiania. Ło kurna chata. Ale jeszcze w sumie poważnych uszkodzeń nie miałem nigdy w serii, także... ej, koleś jest za mną. Jakim cudem? Dobra, jest okej. Cyk. I na poważnie przejechałem. Dostanę kompletne zero za uszkodzenia, ale przynajmniej przejechałem. Przynajmniej się udało. I tak 9600 wpadło. Pff. Takie nic. Dobrze. Naprawimy sobie teraz samochodziki za pomocą kuponu. Cyk. Nie, bo 12 tysięcy, czy ilu nie chcę płacić, no bez przesady. Eliminacja, grip. Zrobimy sobie zwykły grip, co tam, nie śpieszy się nigdzie. Damy radę, jak to się mówi, nie? Okej, okay, znowu prawie najszybsze auto. Ktoś, kto ma 790 koni, tak nie da mi rady, więc... I don't care, I love it. I don't care. Dobra, w prawo, ogólnie jadę. Dobra, pięknie. Wszyscy wzięci. Ważne, żebym na starcie ich wyprzedził, bo później będzie już lipa, bo to jest już troszeczkę dłuższa trasa, bo to jest chyba pełnowymiarowy ten tor. Tak, i teraz zamiast w prawo skręcamy w lewo. No i pięknie. No ten tor akurat nie jest jakiś mega trudny.
Auto mam o dużej mocy, w napędzie na 4 koła. Bokserek piękny mój, kochany. Uwielbiam Subaru Imprezę. Są piękne samochody. Pięknie brzmiące, pięknie wyglądające. Naprawdę warto uwagi. Dobra, i teraz jest długa prosta, na której mogę użyć w sumie nitro. Ale nie wiem, czy mi się to opłaci, żeby mi tylko się nie uszkodził. Bo widzicie, jak się kamera trzęsie, nie? To jest minus Pro Streeta, że mu się tak kamera trzęsie. Dobra, jest ok, przetrwałem, przeżyłem. Przeżyłem, 330 na godzinę jadę. No, po zewnętrznej, poszło. Tak czy siak, pieprzyć te linie. Ważne, że tu poszło. Pięknie. Te linie to w ogóle w powietrzu tutaj są, jak się tak patrzy. Oni są cały czas za mną. Ja wiem, że mam ustawiony wysoki poziom trudności, ale to jest tylko Pro Street. Nie, miałem na czwórce, a miałem wrzucić trójkę, ale się z nią nie wrzuciła niestety. Dobra, no i teraz ta prosta. Cyk. Pięknie, spokojnie, Oskar bez szarpania. No kurde, i lekko uszkodzenia są, dobra, pieprzyć. Jak przy ścianie, ledwo. Ledwo, ledwo normalnie. Okej, okay, zauważyłem, że ostatnie okrążenie, no to wcisnąłem nitro jeszcze drugi raz. No a co się będzie marnować, nie? Aha, dostałem znowu za uszkodzenia. Świetnie. Pobiłem rekord toru, cieszę się niezmiernie. Cieszę się bardzo. I wygrywam. Dobra, środkowy. No i gówno. Dostałem pakiet ulepszeń, którego i tak nie użyję, bo nie potrzebuję. 6 tysięcy? Nie. Kuponek. Pieprzyć to. Eliminacje sektorowe? Tak, dobra, lecimy w sumie po kolei dzisiaj, bo takie w sumie nieszkodliwe są te zawody. Okej, pięknie. No i teraz mamy najszybsze auto, czyli dosyć, że łatwo mi jest wygrać, to teraz będzie mi podwójnie łatwo wygrać. To już w ogóle jest. Miód, malina, pizza, źglan, coś. Pięknie. Trójka, debilu! Musiałem go jakoś wyminąć. O, pięknie. To jest znowu ta długa trasa? 13 punktów. O nie, to wszystko przez tego debila. Nie, tutaj sobie skręcamy. Dobrze. To jest dobrze. Uwaga. Bierzemy ich. Szósteczka i nitro. Troszkę ostre te zakręty, ale nie dla mojej Subarynki. Moja Subarynka ma 652 konie. W napędzie na 4 koła. Także damy radę. Damy radę. Tutaj zawsze tak dziwnie odbijam, że wylatuję przez cały tor. Ło, miotam nam jak szatan. Zaczęło nam miotać. Jest, podbiłem drugi sektor, pięknie. Dwa kolejne są podbite i tak nie może być. Ja muszę mieć podbity. No chyba nie. To muszę nitra tam w takim razie użyć. Tak jak użyłem tutaj. Pięknie. Ok,
Ja też czwórki nie mogę, kurde, trafiać. O, teraz wyszło lepiej. O wiele lepiej. Kolejny raz podbiłem. No jestem pierwszy, ale muszę podbić wszystkie. Pięknie, podbiłem wszystkie, dziękuję. Nitra co prawda już nie mam, ale za to 500 punktów bonusu dostałem za podbicie wszystkich punktów. Także mam 4225 punktów. Tu nie podbiję już. I piękny driftik na koniec. I zero uszkodzeń. Ha, ha, ha. Pięknie. 9200 punkcików na moje konto. Pobit rekordora. Dziękuję, dziękuję, dzięki. To dzięki. Dobrze, no to driftik jeszcze. A ile mi brakuje w ogóle punkcików? 7500. No to obejdzie się pewnie bez prób prędkości. Skończymy sobie na drifcie. Znając życie, tak to będzie. Dobra, no to jazda. O, bo fajne malowanie nawet ma ten Nissan. Ta 350. Mój ma jakieś z dupy. Dobra, jazda. Dobrze w sumie, że mnie tak odbiło. W gotowości mam ręczny, żeby go nacisnąć. Cały czas. Dobra, 2681. Kurde, jakbym miał jakąś mazdę DRX7, to bym wyrobił tu 5000. Słabo jakoś, strasznie. Dobra, jazda. Okej, jazda, tak. Trójeczka. I czwóreczka i nitro. Lekkie uszkodzenia. Wiedziałem, że będę miał... Pięknie. Pełne skupienie. Nawet nic nie mówię. Dobra, ślicznie, tu już mamy 2000. No będzie większy? Nie, nie będzie większego. Nie, nie będzie większego. Było 2600, będzie 2500. Nie wiem, jak ja mam tu zrobić wyższy wynik. Nie da się chyba tym autem. Tym autem, którym ja jadę, nie da się. Dobra, na dwójeczkę szybko zmieniam. O, reklama FIFA 08. Co z tego, że jest FIFA 19, nie? No teraz chyba lepiej idzie, tak mi się wydaje. Dobra, mamy 2000, a sobie cofnę, żeby się rozpędzić. Uwaga.
Dobra, obijaj się, obijaj ściany. Ważne, żebyś tymi bokiem leciał. No to jest prosty, więc tutaj wszystko jest możliwe. O, będzie wyszczelnik. O, 2753, ale za uszkodzenie mi za to odejmą, więc... W sumie wychodzę na zero, tak mi się wydaje. Podbiłem to o 200 punktów. LOL, tak? Tak mi się wydaje. Chyba tak. Tak, pobito rekordu i zdominowano. No ba, jak ja bym tego nie zrobił, jak zrobię pierwsze. No i dobra, udało mi się wygrać kupon naprawczy, z tego co się w sumie cieszę. Dobra, naprawa płacę z gotówką, bo to tylko 180 dolców, więc easy. No i pięknie, odblokowaliśmy sobie jeszcze zawody z królem driftu, bo zdominowałem pewnie wystarczającą ilość zawodów. Także kolejny kamień milowy w grze zaliczony. Jeszcze niedługo odblokujemy sobie dragi, tak? Roach Speed to jest Carol Monroe. I Nate Denver, czyli prędkość. No to jeszcze 7, bo to dopiero zaczęliśmy, ale easy. To jest takie easy, ludzie. Dobra, no to co? Na dzisiaj to by było wszystko. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem, którym to razem zajmiemy się Autopolis 2 i tą imprezą tu po prawej stronie Tokyo Dockyard. Tu nad Autopolis, o, tak mogę powiedzieć. Ale teraz się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę ofensywną w górę i komentarz pod filmem, jeżeli się podobało. Także trzymajcie się i nie puszczajcie. Na razie!